to tak, najpierw musimy. Dziękuję. A, co ty zrobiłeś? Trafiłeś we mnie laserem. Niby jak? Normalnie. Trafiłeś w któreś lustro, które się odbija, akurat mnie trafiło. Dobrze ci tak. Ja muszę gdzieś stanąć za jakąś osłoną. Tak. Ty się z tym czasem pobaw, może to... Poczekaj, może sobie no, kupię... Nie, wiesz co, choć posprzedajemy szybko skarby. No właśnie, też tak. Ja być może sobie coś, jakiegoś upgrade'a za to kupię. Bardzo możliwe. Dużo tutaj w ogóle te przedmioty kosztują. Już mam 13 tysięcy. Co pewnie może zobaczę sobie, co by za to kupić. Może MP5 ulepszenie. Nic w tej chwili nie mogę MP5 ulepszyć. To może przynajmniej Dragunov. Siła ognia. Ach, niestety nie mam. Jeszcze większy wystarczająco. Jeszcze większy magazynek. Kupię sobie szybko jeszcze dwie MP5, żeby je sprzedać i kupić sobie amunicję. No niestety, zgadnij ile kosztuje kosztują pociski wybuchowe. No dużo na pewno. 4800. No to sporo. No, ja akurat lubię za tę MP5, że jest dość tania, można sobie ją sprzedać i za to mieć troszkę amunicji do tych moich broni. Dobra, sprzedaj. I powinienem mieć dokładnie. No masz. To mi się bardzo podoba. Dużo ammo. No ja w sumie też trochę zapasuję. Właśnie warto inwestować w te magazynki, szczególnie jak się później będzie miało te kamizelki, bo to bardzo dużo zaoszczędza jakby miejsca w plecaku. Dobra, i gorzej teraz... tylko później, jak się zdobywa kałasznikowa, to później to po prostu... Dobra, do 3 razy sztuka, nie? Tak. Tutaj miałeś pochodnie po swojej stronie, ale... Strzelałem w nią, nic ona nie daje. No, także dobra. Dlatego teraz ją walałem. Dobra, teraz słuchaj. Dobra. Jak tutaj to ogarnąć? Który to laser trzeba było przestawić? Czekaj, ja się jeszcze... Chowasz? Ja się jeszcze schowam tutaj na wszelki wypadek. Dobra. Bo ja tobie nie ufam. O, w tej chwili i teraz z tym... lecisz do lustra tego... Co z... Do tego lustra. No okej, widzę twój laser, nie możesz strzelać. I je przekręcasz. W którą stronę? Poczekaj, najpierw ja z powrotem odbiję. Tam w... Tym razem ty się powinieneś schować. Jestem schowany. No schowałem się. Ja nie mogę. No nie, co za fail. Źle się schowałeś najwyraźniej, nie w tym miejscu. No. To wiesz, my się nie mamy zabijać, tylko mamy to wykonać, a nie na tym polega. Oj tam. Szczegóły. Wiesz, jak to mówią, do 3 razy sztuka. No miejmy nadzieję, że do 3 razy sztuka tym razem. Okej, czyli próba numer 3. Znowu rozwiązania logicznej zagadki. Ja tam wiem, że ty... Prosta zagadka. Wiem, że ty tam tego pająka maltretujesz, tak że się nim za bardzo nie przejmuje. Dobra, w takim razie... Chowam się za osłoną, a ty przestaw ten cholerny laser. Poczekaj jeszcze tylko za tym lustrem. No tak, oczywiście muszę wiedzieć, że drzwi są zamknięte. Okej, ustawię. No. W którą stronę? Lewo czy prawo? Tam. A nie ten. Nie w tą stronę, tak. Tak? A, tak. Faktycznie tak. No żeby... Nie, tak. Mogę i tak. I teraz idziesz do tamtego, co poprzednio. No. Okej. Okay. Czekaj, jak... W sumie ty najpierw przekręć. W którą w tę stronę? Nie, poczekaj, najpierw ja przekręcę. Nie, czekaj, nie, czekaj! Z powrotem, bo cię usmażę. Właśnie, dobra, próbuj. No to najpierw ja.
Czekaj. Dobra, teraz ty się musisz schować, bo ja cię usmażę. No. Okej, okay, ładnie. Mhm. No za trzecim razem. Czy na tym podejście czegoś nie ma? Nie wiem. Warto chyba sprawdzić. Ja tu się chyba nawet nie da wejść. A nie da się. Ale tu chyba nic ciekawego nigdy nie było. Nie, to w sumie można sobie tylko ładnie mieć ładny widok na tą całą zagadkę. To nie jakże prostą zagadkę. No fajne są jednak takie elementy, takie przerywniki od całej tej walki. Takie proste. Właśnie, co myślisz na temat nowego Call of Duty Black Ops? Nie myślę. Wiem, że to chłam. Tak, i już gdzieś widziałem świetną taką parodię, którą ci później prześlę wam tam w opisie linku filmik. No po prostu gościu parodię zrobił genialnie. Ma być tu. Ale... Gdzie to w ogóle strzela ten... Aha, stąd strzela laser. Leci tutaj i tutaj jest martwy punkt, czyli to trzeba przestawić. Zaraz, ale co z tym murkiem tutaj? Aha, strąć. Nie! Noż ty kwantumie. Co jest grane? Chowaj się za tym kamieniem. Nie. Okay. Schowaj się za... Nie za tym. Za kolejnym. Za tym tutaj? Nie, dalej. Tam, no. Obok windy, tak? Dobra. Mhm. No. Okej, okay, teraz ja powinienem to przestawić. Nie, wszystko jest dobrze. Zobacz. A faktycznie. No, to tylko się schowaj. Będę strącać murek. Jak to strącać murek? Tak. Aha, okej. Okay. No. Dobra, chodź i do mnie. Windy. Nie, tutaj. No, nie tak. I się popierniczyło wszystko. No, wiadomo jak to ty. Oj tam, narzekasz. Level up. Okej, okay, kolejne lasery. Poczekaj chwilę. Idź do skrzynki. To mi się zdaje, że ta skrzynka wcale nie jest taka oczywista. Właśnie. O, fuck. Pajączki? Tak, i to jest zmutowane. O, krab. Weź jedną i to patrz stronę, ile. Drugą. Tego. O! No, myślałem, że gorzej to ogarniemy. Nie jest tak źle. No. Właśnie zupełnie zapomniałem, że to jest specjalnie pułapka. Masz tutaj naboje pistoletowe. O, ja tymczasem gdzieś tutaj... Jak tutaj się otwierały te przejścia, tutaj były też jakieś ciekawe fanty. Mhm. A i jeszcze parę pajączków, na dobrą sprawę. No dobrze. Okej. Okay. To gdzie mamy teraz trafić tym promieniem? Nie wiem. Tu do tego gościa, czy na drzwi? Poczekaj, tego, chodź zobaczymy sobie w tych pomieszczeniach, bo... Zamknięte. W tym jednym nic nie ma, ale tu jeszcze... Aha, bo my mamy trafić tym laserem, zobacz, tam daleko. A, tam? Tam. Mhm. To poczekaj. Nie wiem, czy też przy okazji nie, ale te drzwi mają ten promień wyżej, także... W sumie... Te drzwi też się jakoś otwierają w jakiś sposób. Nie wiem, czy przypadkiem jak w tego delikwenta się tu nie trafia, to... No właśnie, chyba tak. Obróć tamto lustro z twojej... No, to. To? To. Okej. Okay. W prawo, okej, okay, to strzelam, uwaga, w prawo. Poszło w prawo. I nic nie dało. I nic nie dało, bo trafiło w ogóle nie w to miejsce, które powinno trafić. No. Dobrze, poczekaj. Schowaj się tam za kamieniem. Okej. Okay. O, cholera. Trafił mnie. O matko, to już po raz czwarty chyba. No ale to wiesz, nie na pierwszym poziomie. Na trzecim. Dobra, to ciśniemy tylko tam do przodu chyba. No to nie będzie miało sensu. Trochę inaczej cisnąć.
Okej, okay, jedziemy dalej. Nie otwieramy skrzynki? Nie, daruj sobie w sumie te skrzynki. Zaraz będą wychodzić te pająki. No. To będzie tylko problem i marnowanie ammo. W sumie sobie chyba wejdę, wiesz co? Ten podest na razie, bo tu się będę czuł przynajmniej bezpiecznie. No dobra. To ja to ogarnę tutaj z lustrami. Bo już wiem jak. No mam nadzieję. Aha, czyli to ma się odbić tak i tak i polecisz tamtą stronę. Mhm. No to chyba ci zostało tylko jedno ostatnie. Weź się gdzieś skitraj bardziej. Ja mam nadzieję, że ten problem mi właśnie to nie trafi. Pójdź za tamto lustro tamto. O. Pójdę za to, o, tu będę chyba... No, dokładnie o to chodziło. Uwaga, jesteś już? Czekaj, nie, tu mnie trafi. W to mnie trafi, w to mnie nie trafi. No, w to się nie trafię. Dawaj. To się przyklej do niego. Przykleiłem się, dawaj. Aha. No. Hura. Okej. Okay. Czyli tym razem poszło nam bez żadnych problemów. Bez zabijania się nawzajem. No. Tylko teraz, żeby na laser, wiesz, nie wstąpić. A może specjalnie no, wejdę? Nie, nie, dobra, nie. Już mi się nie chce. Coś ty. Po raz kolejny. Też by mi się nie chciał. O, i to będzie ciekawy moment. Dobra, cutscenka także na chwilę. Cisza. Kwiatuszki umbrelli. Umbrella. What? What was umbrella do? I don't know. It doesn't look like anyone's been around for a while. We can be sure they wanted to keep this place a secret. Some of this equipment's got the Triso logo on it. Working together. Hmm. No dobra. Także koniec tych naszych zagadek logicznych. Dzisiaj był dzień, a raczej odcinek. Dzisiaj był odcinek bardziej z zagadkami logicznymi niż z walką z zombiakami. W każdym razie teraz już o, powinno się... O, a ten pomin... To był, znaczy plemię nazywało się Nidapaya. Mają strasznie pokręcone tutaj nazwy. No. Dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka Resident Evil 5. I do zobaczenia w kolejnym Quantum Play z Resident Evil 5. Dokładnie tak, na razie.